una las Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O problemach zachowania polskiego szkolnictwa i mowy ojczystej. O głównych wydarzeniach z życia społeczności polskiej ziemi wileńskiej. Wywiady, komentarze, porady i inne treści na 32 stronach w kolorze z dodatkiem patriotycznym ROTA. Tygodnik Wileńszczyzny. Gazeta dla każdej polskiej rodziny. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry. Gościem dzisiejszej audycji rozmowa dnia jest pan minister Jan Parys, polski polityk, socjolog i publicysta, szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, członek Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych były minister obrony. Dzień dobry, panie minister. Witam serdecznie. 15 września we czwartek wziął pan w Kownie udział w prezentacji książki Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010 i dyskusji na temat 25-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą. No właśnie, panie ministrze, jakie są relacje obu krajów po upływie ćwierćwiecza? Były etapy lepsze, gorsze? A jaka kondycja jest obecnie? No, trudno powiedzieć w jednym zdaniu. Ale y, przypomnę, że mm, kilku prezydentów polskich e, bardzo zabiegało o to, w tym Lech Kaczyński, żeby te stosunki z Litwą były dobre. E, przyjeżdżali tu, negocjowali, rozmawiali. A, i Lech Kaczyński był jednym z tych polityków, którzy tu byli wiele razy i który, e, no, nie ukrywam, włożył wiele serca. W to, by te stosunki budować. Zresztą również prezydent Komorowski miał, można powiedzieć, słabość do strony litewskiej, bo też tutaj bywał. Także po stronie polskiej jest ogromna życzliwość i otwarcie i jest pewien kapitał społeczny w tym sensie, że ludzie w Polsce mają. Przekonanie, że Litwa jest krajem bliskim, sympatycznym, ważnym i tego kapitału nie należy marnować negatywnymi posunięciami. Mnie się wydaje, że na taką dobrą opinię, na taki ciepły stosunek, trzeba wiele lat pracować. On w Polsce wobec Litwy istnieje z przyczyn historycznych i jeżeli teraz następują jakieś problemy, jakieś napięcia, no to to jest po prostu erozja tego kapitału życzliwości. W stosunkach z Litwą celem na najbliższe lata jest budowa partnerstwa w oparciu o pragmatyzm, wzajemny szacunek i respektowanie umów międzynarodowych, także w dziedzinie traktowania mniejszości narodowych. Czytamy w dokumencie priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016. Panie ministrze, może pan ma Salomonową propozycję, jak pogodzić dwie sprawy? Dobre relacje Polski i Litwy i wyegzekwowanie przestrzegania praw polskiej mniejszości na Litwie. No przede wszystkim, e, pierwsza rzecz to jest przestrzeganie standardów, jakie wynikają z prawa na, międzynarodowego. My mamy, jest konwencja międzynarodowa o prawach mniejszości, i wszystkie kraje, które podpisały tę konwencję, powinny się do niej stosować. Druga rzecz to jest no, traktat o dobrosąsiedzkich stosunkach między Polską i Litwą. No i właściwie idzie tylko o to, żeby przestrzegać to, co jest zapisane i co politycy ustalili. Przecież nikt po stronie polskiej nie, nie domaga się żadnych nadzwyczajnych przywilejów. A chcemy po prostu, żeby te relacje, zwłaszcza w zakresie pozycji mniejszości, no, zachowała normalność. To tylko o to idzie. No, i można powiedzieć, że to jest główny punkt sporny, który w tej chwili między Polską a Litwą istnieje. Naszym zdaniem tutaj prawa mniejszości polskiej nie są wystarczająco respektowane. Zwłaszcza jeżeli idzie o edukację. Już nie będę mówił o jakichś innych problemach. Także tutaj tak jakby piłka jest po stronie litewskiej. Wczoraj na konferencji. Politycy litewscy mówili otwarcie, że od 8 lat mamy we wzajemnych stosunkach ochłodzenie. No i czas sobie zdać sprawę, czy to jest korzystne i że to ma negatywny wpływ na nasze społeczeństwa, na nasze stosunki. Polska nie może po pierwsze, nigdy nie zdradzi. Polaków gdziekolwiek by byli, i zawsze będzie się domagać tego, by byli szanowani. Obojętnie czy to jest Wielka Brytania, czy Niemcy, czy, czy Stany Zjednoczone, czy Litwa. Więc tutaj nie może nikt liczyć na to, że, że w Polsce zapomnimy o rodakach, którzy są poza naszymi krajami, a są poza ojczyzną dlatego, że tak się ułożyła historia, prawda? Wiemy, że ogromna liczba Polaków mieszka na Litwie, dlatego że, że były. Takie, a nie inne postanowienia międzynarodowych konferencji w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie. Tak samo jak no, w rezultacie tych konferencji miliony Polaków wyjechały z Wileńszczyzny. Między innymi moja matka. E, także ja jestem tutaj również z pewnym sentymentem, e, e, pamiętam o tym. Także my w Polsce będziemy o tym pamiętać, o Polakach, gdziekolwiek są, i to jest priorytet, z którego nie można zrezygnować. Myślę, że elity litewskie powinny dobrze przeanalizować sytuację geopolityczną i zdać sobie sprawę, kto tak naprawdę może być ich sojusznikiem, czy sojusznikiem Litwy. Są w Europie kraje, które są duże, bogate ale trzeba dobrze spojrzeć, czy mają wolę walki, czy mają wolę obrony, czy panują tam nastroje pacyfistyczne, ponieważ mam takie wrażenie, że niektórzy politycy litewscy chcą budować sojusze z państwami, które po prostu z góry przesądzają, że walczyć nie będą. A Litwa, tak jak Polska, musi być przygotowana do obrony swojej niepodległości. Wszystkie kraje, flanki wschodnim powinny o tym pamiętać. Otóż są takie kraje, gdzie pacyfizm dominuje. W Polsce jest inna kultura strategiczna. My jesteśmy gotowi walczyć o naszą niepodległość i jesteśmy gotowi pomagać sojusznikom. Nasze wojsko było w Afganistanie, w Iraku, było w Jugosławii dawnej, wcześniej było w Libanie, w wielu operacjach brało udział, pokojowych i militarnych. Jednym słowem, e, m, nasza kultura strategiczna jest inna niż na przykład niemiecka. Gdzie pacyfizm dominuje nawet wśród żołnierzy Bundeswehry. I trzeba być realistą. No właśnie, chyba współpraca wojskowa jest jedną z niewielu dziedzin, w których współpraca Polski-Litwy układa się fantastycznie. No, nie chcę tutaj się wypowiadać za resort obrony, ale ale no rzeczywiście polskie lotnictwo od wielu lat bierze udział w ochronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Tylko, że chcę powiedzieć, że relacje międzynarodowe to nie jest ulica jednostronna. I okazując otwarcie i życzliwość, mamy prawo oczekiwać, że po drugiej stronie będzie to samo. Więc czekamy na to. Nawiążę jeszcze do tematu środowej konferencji w Kownie. Prezydent Lech Kaczyński był przekonany, że polityka wschodnia jest ważna, nawet najważniejsza w, w obszarze polityki zagranicznej. Jaka jest obecnie wizja architektów polskiej polityki zagranicznej w tym aspekcie, w tym kontekście? I jak się udaje ją urzeczywistniać w praktyce? No, to jest, można powiedzieć, stare przekonanie wielu polskich polityków, że Polska powinna być silna w regionie, mieć dobre relacje z krajami regionu. Regionu, który jest dość duży, bo między Polską a Niemcami jest kilkanaście państw. I to dyplomaci chińscy parę lat temu wymyślili taki format debaty 16 plus 1, czyli Chiny plus te kraje, między Rosją a Niemcami. To są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest coraz większy potencjał. Te kraje się modernizują, mają swoje aspiracje i wiele nas łączy. Łączą nas pewne więzi geograficzne, historyczne. Niewątpliwie jest nam łatwiej się porozumieć. Z Litwą, z, z Czechami, z Węgrami, niż, niż z Hiszpanią, prawda? Więc ta bliskość historyczna i geograficzna je, daje pewną szansę na współpracę. Na, z jednej strony mamy konkretne problemy to, żeby był jeden system energetyczny, na przykład kolejowy, a z drugiej strony no, mamy wspólne spojrzy, spojrzenie na geopolitykę, bo. Tworzymy razem tak zwaną flankę wschodnią Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli w tej obecnej chwili no, raczej wspólnie postrzegamy politykę rosyjską jako agresywną, jako groźną. Więc nic dziwnego, że, że te wszystkie kraje zabiegały o to, żeby nastąpiło wzmocnienie paktu północnoatlantyckiego na szczycie natowskim, który był w Warszawie w lipcu. Także łączy nas i wielka polityka, i pewne konkretne, konkretne projekty, konkretne problemy. Jednak zagrożenia w regionie, zagrożenie dla bezpieczeństwa jednoczą, zbliżają oba narody. Zbliżają, ale to nie znaczy, że zapomnimy, czy sprzedamy interesy Polaków, którzy gdziekolwiek mieszkają. Jest paradoksem, że w tej chwili sytuacja Polaków na Białorusi jest lepsza niż na Litwie. To jest pa paradoks. Ja tę uwagę kieruję do litewskich polityków. My nie mamy takich problemów, jakie mamy y, z Polakami na Litwie, nie mamy na Białorusi. A Białoruś przecież nie jest naszym krajem sojuszniczym, nie jest w Unii Europejskiej i nie ma takiej tradycji y, wspólnej z Polską jak Litwa. No to dochodzi do, do czegoś, co nie jest normalne, chyba, prawda? No, litewscy politycy niby słuchają, ale nie wiem, czy słyszą, bo w Polsce był w pewnym momencie obrany ostrzejszy kurs wobec Litwy. Później um, przeczas na ton łagodny, ale żadna taktyka się jak do tej pory nie sprawdziła. Dlatego pytałam o to Salomonowe rozwiązanie. Jeszcze chyba nikt go nie wymyślił. No, Jak mówi przysłowie do tanga, trzeba dwojga. My możemy tylko czekać, aż po stronie litewskiej dojdzie do pewnej refleksji i do pewnego zrozumienia. Ja chcę przypomnieć tutaj, bo w latach 80. ja miałem okazję widywać się często z Jerzym Kiedrojciem. Ja miałem z nim 80 rozmów długich, politycznych. I oczywiście dziedzictwo Jerzego Giedrojcia jest bardzo ważne. On zawsze był za tym, żeby Polska, po, polscy politycy pogodzili się z wynikami II wojny światowej, żeby wspierali dążenia niepodległościowe Litwy, Białorusi, Ukrainy. I to są pewne kanony polskiej polityki. Natomiast nigdy Jerzy Giedrojcie nie mówił, że mamy sprzedać Polaków, którzy żyją za granicą. Nawet na wschodzie, nigdy czegoś takiego nie powiedział. Więc ci, co się powołują na to dziedzictwo, powinni o tym pamiętać, bo ja Giedroycia znałem i z nim rozmawiałem. I nie pozwolę, żeby ktoś fałszywie jego dziedzictwo interpretował dzisiaj. To prawda, takie interpretacje się spotykają, że ta jego no jest... koncepcja jest szkodliwa dla nas. Nie, nie, nie. To tutaj on miał bardzo jednoznaczne stanowisko i tak mogą mówić ludzie, którzy go nie znali, którzy z nim nie rozmawiali, którzy go upraszczają. Prawda? I wypaczają. I wypaczają, powie... tak. Panie no. ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Słuchaczom radia Wilno, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odsłonie rozmowy dnia o godzinie 9.30. Beata Naniewicz, miłego dnia. Do usłyszenia. Wszystko, co nas łączy.